Pewien król zastanawiał się nad bardzo ważnym pytaniem. Od kilku dni chodziło mu ono po głowie. Co jest najgorszego na świecie? Ale król tego nie wiedział. Dlatego zwołał wszystkich swoich doradców i zapytał ich o to. A oni wertowali księgi. Szukali odpowiedzi w gwiazdach. Ale gdy spotkali się z królem, nie wiedzieli, co jest najgorsze na świecie. A wtedy król wygnał ich na cztery strony świata i sam ruszył w miasto, aby tam od ludzi poznać odpowiedź na to pytanie. I chodził tak po wielkim targowisku. I pytał, ale odpowiedzi nie było. Aż w końcu trafił na garncarza. Garncarz skłonił się nisko królowi, a król zapytał go: dobry człowieku, powiedz mi, czym ty się zajmujesz? Ja, miłościwy panie, sprzedaję garnki. Z tego żyję. Ale czy ty jesteś szczęśliwy, sprzedając takie garnki? Tak, miłościwy panie, bo mogę utrzymać siebie, swoją rodzinę i lubię to robić. Dobrze, garncarzu, ale powiedz mi, co jest najgorszego na świecie? Miłościwy panie, to jest bardzo, bardzo proste. Trzy rzeczy są najgorsze na świecie. Pierwsza to zawistny sąsiad. Druga to złośliwa baba. A trzecia to kiepski rozum. Ale która z tych trzech rzeczy według ciebie jest najgorsza? Miłościwy panie, najgorszy jest kiepski rozum. Od zawistnego sąsiada i złośliwej baby zawsze można się jakoś uwolnić i uciec. A kiepski rozum pójdzie zawsze za tobą, choćbyś nie wiadomo jak daleko zawędrował. Królowi podobała się ta odpowiedź. I wtedy dał garncarzowi nagrodę. Wydał dekret, który mówił o tym, że w promieniu 100 kilometrów nikt inny nie będzie mógł lepić garnków. A żeby jeszcze bardziej garncarzowi dopomóc, król zarządził, że kto chce załatwić jakąś sprawę w zamku i przyjść do niego, musi przynieść ze sobą jeden garnek. I tak się stało. Garncarz bardzo szybko sprzedał wszystkie swoje garnki poza jednym największym. Poczekał, aż sprzeda i ten. A wieczorem na targowisko przyszedł wielki, gruby dworzanin, który wiele czasu spędził oglądając różne towary, gawędząc ze znajomymi, ale musiał też dotrzeć na zamek do króla. Wiedział też, że musi iść do garncarza po garnek, więc poszedł do niego. A gdy zobaczył wielki garnek na sprzedaż, zapytał się: ile ten garnek kosztuje? O wielki panie, ten garnek kosztuje 3 marki. Jak to 3 marki? Ten garnek nie jest wart nawet jednej. Daj mi go za darmo. Miłościwy panie, ten garnek jest wart 3 marki i za mniej nie mogę go sprzedać. A co ty tam gadasz? Dawaj go szybko! I dworzanin zaczął wyzywać garncarza, zaczął wykrzykiwać, krzyczeć. I wtedy garncarz powiedział: w takim razie, panie, nie sprzedam ci tego garnka za żadne pieniądze. I wtedy dworzanin przestraszył się, bo przecież musiał być u króla. A bez garnka nie mógł się tam pokazać. Innych garncarzy nie było w okolicy. I wtedy zaczął przepraszać. Mówił: dobrze, kupię już ten garnek za 3 marki. Ale garncarz mówi: kupię go za 10 marek, tylko dawaj mi go szybko, bo się spieszę. Dawaj mi go za 20, tyle straciłem pieniędzy, masz tu 20 marek i dawaj mi szybko garnek. I wtedy dworzanin zapytał, co ma zrobić, żeby garnek dostać. A garncarz mu powiedział: musisz zaprząc się do mojego wozu. Tam postawimy garnek i ja sobie wygodnie usiądę. Jak mnie zaciągniesz tym wozem do zamku królewskiego, to garnek będzie twój. Dworzanin był oburzony, jak to on ma robić za muła pociągowego? Ale innego sposobu nie było. I dworzanin zaprzągł się do wozu, na którym siedział garncarz i ułożono wielki garnek, i ruszyli przed siebie. I tak szedł dworzanin, ciągnąc wóz, a ludzie przy drodze stali i śmiali się z niego.
Dworzanin był czerwony z wysiłku i ze złości, ale musiał ciągnąć wóz dalej. I tak szedł i szedł, a kiedy zbliżyli się do zamku królewskiego, król przechadzał się po dziedzińcu i krzyknął z daleka: "Hej, garncarzu, a kto ciągnie twój wóz?" "O, miłościwy panie, kiepski rozum, oj, kiepski rozum." I kiedy przybyli przed oblicze króla, dworzanin zaczął mówić: "Królu, ukarz tego głupiego człowieka, który mnie tak obraził, zetnij mu głowę." Ale król mówi: "Nie, dworzaninie, to twoja wina, że dałeś się tak okpić i że teraz tutaj przyszedłeś ciągnąc wóz, dlatego myślę, że lepiej będzie dla ciebie, jak ty zajmiesz się lepieniem z gliny takich właśnie garnków. A ty, garncarzu, chodź na mój dwór i zostań moim doradcą." I tak się stało. Garncarz jeszcze wiele lat mądrze doradzał królowi.